zmierzą się Albert Komański, rewelacja sezonu halowego. O mały włos nie poprawił rekordu Marcina Urbasia halowego. Zabrakło naprawdę tam 0,01 sekundy, a już w sezonie letnim złamał 20,5 sekundy. Jest Przemek Słowikowski, który w ubiegłym roku już po Mistrzostwach Europy w Monachium przebiegł 200 metrów 20 i 27 setnych. Jest Łukasz Żok, zawodnik z LKS AJP Gorzów Wielkopolski, który broni tytułu i który wystartuje na najbardziej zewnętrznym 8 torze. Patryk Wykrota, wicemistrz Polski, Stal Ostrów Wielkopolski. Drugi w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski. Łukasz Żak, AZS UMCS Lublin, 20,93 w tym roku, rekord życiowy. Albert Komański, tor piąty, Resowia, Rzeszów. Nie dokończył finału na setkę, przetruchtał do końca. Bałem się, że jakaś kontuzja, ale nie, jest. Lider tegorocznych polskich tabel 20-49, Przemek Słowikowski. Inne pokolenie, wielkie doświadczenie. W tym sezonie 20-69, w ubiegłym roku 20-27. Bodaj piąty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Marcin Korolewski, Stal Ostrów Wielkopolski, 20,96. Adrian Brzeziński, jest Adrian? Nie ma. Po tor drugi zatem niezajęty. Mistrz Polski sprzed 2 lat nieobecny. Jan Suchorowski, natomiast AKL Ursynów Warszawa na torze pierwszym. A zatem 7 zawodników w finale. Faworytami, no, Albert Komański, tor piąty, Przemek Słowikowski, czwarty, Łukasz Żok, tor ósmy, Patryk Wykrota, tor siódmy. No, tak wskazywałyby tegoroczne wyniki i osiągnięcia. Czy ktoś inny się wmiesza? 6 razy Marcin Jędrusiński, 6 razy Marian Fojk, 5 razy Marcin Urbaś i Leszek Dunecki. Tyle razy te sławy wygrywały Mistrzostwa Polski. Go! Kto tu zacznie z największą energią? Ucieka Łukasz Żok fantastycznie, ale i Albert Komański i Przemek Słowikowski. To on prowadzi chyba, biorąc pod uwagę wyrównanie. Łukasz Żok, Przemek Słowikowski i ta druga część dystansu. Na niej Albert Komański zwykle dochodził do głosu. Żok walczy, a Komański też walczy. Kto pierwszy? Chyba Komański przed Żokiem. Tak mi się wydaje. Ale poczekajmy, wiatr jakby troszkę w twarz na tej prostej. 20-74, czas być 73. Łukasz Żok jednak, tak pokazują, tak pokazuje komputer ku radości publiczności w Gorzowie Wielkopolskim. Albert Komański o 100 część sekundy wolniejszy, trzeci natomiast.